Kolejny krok na drodze do ekstraklasy. W bardzo ważnym spotkaniu z Górnikiem Łęczna katowiczanie grający w żółtych koszulkach pokonali przeciwników 1-0. Zespół Pawła Kowalskiego miał olbrzymią przewagę. Stworzył sobie kilkanaście znakomitych sytuacji strzeleckich, ale bardzo dobrze spisywał się bramkarz Łęcznej Mańka, a ponadto katowiczanie fatalnie pudłowali. Dopiero w 49 minucie meczu po strzale Andruszczaka piłka trafiła w poprzeczkę, a dobitka Oberaja pokonała bramkarza drużyny gości. Tak więc katowiczanie zgarnęli 3 punkty i są coraz bliżsi awansu do ekstraklasy. Łęczna. Lider tabeli GKS Katowice meczem z Górnikiem Łęczna rozpoczyna serię spotkań z bezpośrednimi rywalami do awansu. W 42 kolejce katowiczan czeka mecz ze Śląskiem, a w ostatniej 46 z GKS-em Bełchatów. Przed dzisiejszym meczem Katowice miały 87 punktów, czyli tylko 3 więcej od Górników z Łęcznej. 26 zwycięstw, 9 remisów i 4 przegrane. Wszystkie na wyjazdach. Bilans bramkowy 58-24. 5 remisów i 7 przegranych. Bilans bramkowy 74-28. A oto miejsca, jakie zajmowały drużyny Katowic i Górnika po kolejnych meczach rundy wiosennej. W pierwszym meczu w Łęcznej był remis 1-1, a która z drużyn okazała się lepsza tym razem? O tym w relacji z Katowic. Zapraszamy. Lider i trzecia drużyna w tabeli. Mecz na szczycie. GKS Górnik Łęczna. Dla katowiczan 6 punktów. Gospodarze bez kontuzjowanego Jugosławianina Strapaka, goście w najsilniejszym składzie. Dariusz Dudek po przymusowej przerwie, w dwóch meczach za żółte kartki, znowu w katowickim zespole. Dzień dobry, mam nadzieję, że tylko zwycięstwo w dzisiejszym meczu i zaraz się przekonamy o tym. Dziękuję, to wszystko. Po powrocie z Widzewa zadebiutowałeś przeciwko Łęcznej. Tak, w Łęcznej zagrałem. Myślę, że nawet dobre spotkanie. Dla mnie najważniejszy osobiście, może nawet w całym życiu, jest dzisiejszy mecz. Jest to mecz prawdy i zobaczymy, jak będzie na boisku. Ta broda to specjalnie na ten mecz? Nie. Obawiam się pierwszych minut tego meczu tutaj, bo GKS, jak dowodzą tu przykłady z poprzednich meczu, atakuje na samym początku meczu. No jeżeli przez te pierwsze 15-20 minut uda nam się nie stracić bramki, to piłkarze moi nie wystraszą się kibiców tutaj i drużyny gospodarzy, nie powinno być źle. Ma pan wyborowego strzelca, Centnarowicza. No nie tylko jego. Może się okazać, że nie Centnarowicz będzie dzisiaj strzelał bramki dla Górnika. Mam nadzieję, że inni piłkarze Górnika też potrafią. Na trybunach katowickiego stadionu prawie 5000 widownia. Sędzią głównym był Krzysztof Słupik. Goście grali w składzie w bramce Bańka, następnie Jarzynka, Kowalski, Czarniecki, Różański, Koniarczyk, Orzuk, Bugała, Cetnarowicz, Feliksiak i Nazaruk. Gospodarze w bramce Tkot, Szala, Świerczewski, Szymczyk, Widuch, Dudek, Muszalik, Andruszczak, Kubisz, Oberaj i Bojarski. Gospodarze grają w żółtych koszulkach i czarnych spodenkach. Od początku tego meczu katowiczanie zdobyli przewagę, byli stroną, która częściej posiadała piłkę. Akcja prawą stroną, dośrodkowanie Szali i próba celnego strzału w wykonaniu Bojarskiego, który jest drugim strzelcem GKS-u, ma na swym koncie 18 bram. Kolejna akcja ofensywna gospodarzy, znowu z udziałem obrońcy Szali. Tym razem bardzo dobre zagranie do kapitana drużyny Świerczewskiego. Ten był w idealnej sytuacji, ale strzelił wprost w bramkarza Marcina Mańka. Marcin Mańka znakomicie interweniował. Szansa katowiczan niewykorzystana. Jak na razie ciągle rezultat bezbramkowy. Oberaj. Bardzo dobre dośrodkowanie. Główka Dudka i piłka przechodzi obok słupka. To kolejna doskonała sytuacja strzelecka dla Katowicza. Nadal 0-0. Koronkowa akcja drużyny katowickiej. Dużo podań krótkich na małej przestrzeni. Andruszczak i główka Kubisza. Piłka także przechodzi obok bramki. Marcin Mańka ma pretensje do obrońców Górnika Łęcznej o to, że dopuszczają przeciwników do takich niebezpiecznych sytuacji strzeleckich. Końcówka pierwszej połowy. W tych ostatnich minutach pierwszej części kilka groźnych akcji przeprowadzili goście. Oto strzał z rzutu wolnego Jarzynki z trudem obroniony przez bramkarza katowiczan Jarosława Tkocza. I jeszcze jedna akcja. Wyborowy strzelec
Górnika Łęczna Cetnarowicz. Bardzo dokładne uderzenie przymierzył w okienko, ale Jarosław Tkocz nie dał się zaskoczyć. Pierwsza połowa tego spotkania kończy się rezultatem bezbramkowym. Mecz obserwowała 30-osobowa grupa kibiców z Łęcznej. Druga połowa spotkania rozpoczęła się od zdecydowanych ataków Katowicza. W pierwszej połowie wykazali brak skuteczności, zresztą typowy dla tej drużyny, która musi mieć kilkanaście sytuacji strzeleckich, aby zdobyć gola. I teraz strzał Andruszczaka, dobitka Oberaja i 1-0 dla Katowicza. Prowadzenie dla gospodarzy. Jeszcze raz za chwilę pokażemy Państwu tę akcję, która przyniosła prowadzenie GKS-owi Katowice. Wreszcie zobaczyliśmy składną akcję zespołu, który prowadzi trener Paweł Kowalski. Bardzo dobre zagranie Dudka do Andruszczaka. Andruszczak zaskoczył tym strzałem. Piłka odbiła się od nóg obrońcy Górnika Łęczna. To spowodowało, że uderzyła w poprzeczkę. No a Oberaj był tam, gdzie powinien być i nie zmarnował szansy, zdobywając bramkę dla katowickiej drużyny. Katowiczanie, prowadząc 1-0, nadal atakowali. Akcje ofensywne gości były sporadyczne. Oto typowa kontra. Kubisz ucieka lewą stroną boiska. Zagranie do Oberaja. Oberaj z powrotem do Kubisza. Kubisz jest w sytuacji sam na sam z Marcinem Mańką, który fantastycznie broni noga. Marek Kubisz ma na swym koncie 20 bramek, ale jak na razie w katowickim meczu nie zdołał pokonać bramkarza drużyny gości. Oto jeszcze raz ta sytuacja wymarzona dla napastnika katowickiego GKS-u i znakomita postawa bramkarza. Ofensywna akcja zespołu gości. Obydwaj bramkarze byli w dobrej dyspozycji, podobnie jak Marcin Mańka w zespole Łęcznej, tak Jarosław Tkocz w drużynie gospodarzy. Kiks Czarnieckiego, obrońcy zespołu Górnika Łęczna, i znowu dogodna sytuacja dla katowiczan. Zdobywca prowadzenia Oberaj był w dogodnej pozycji, ale przegrał pojedynek z bramkarzem Górnika Łęczna. Ambitny, waleczny, bardzo dobre podanie Dudka do Kubisza. Kubisz jest w idealnej sytuacji, mija bramkarza Mańkę, pusta bramka, ale nie ma gola jeszcze. Bojarski miał doskonałą pozycję, chwyta się za głowę, ale nie zdołał pokonać już nie tylko bramkarza Górnika Łęczna, ale obrońców, którzy ustawili się na linii bramkowej i wybijali piłkę. Widzą to Państwo w powtórce. Razili katowiczanie w tym meczu brakiem skuteczności. Nie potrafili tych dobrych sytuacji, które sobie wypracowali, wykorzystać. Jedna z ostatnich akcji katowickiego GKS-u w tym meczu. Widuch, Dudek, Kubisz w dobrej sytuacji, ale ubiega go bramkarz Marcin Mańka, który był bezwzględnie najlepszym zawodnikiem trzeciej drużyny drugiego frontu. I oto koniec meczu. Katowiczanie odnoszą cenne, zasłużone zwycięstwo, radość trenerów i za chwilę bohaterowie meczu. Strzelec złotej bramki dla katowickiego GKS-u. Gratuluję bramki. Dziękuję bardzo. Trudno było ją strzelić? Trudno, no. Taka sytuacja była, Andruszczak strzelił w poprzeczkę, no dobiegłem, piłka skoczyła, no trochę ciężko było, no ale wpadła, najważniejsze, że wpadła. Mieliście mnóstwo sytuacji, ale graliście nieskutecznie. Tak, w pierwszej połowie już mieliśmy 3-4 takie stuprocentowe sytuacje, nie wykorzystaliśmy, no ale całe szczęście, że ta jedna wpadła przynajmniej, z tego się trzeba cieszyć. Paweł Kowalski, trener katowickiego GKS-u. Panie trenerze, seria meczów w rundzie wiosennej bez porażki trwa. Oby jak najdłużej, co? Oby jak najdłużej. Czy to znaczy, że GKS jest już w pierwszej lidze? Jeszcze nie, ale zrobiliśmy kawał roboty. Jesteśmy w przeciągu, jak piszę, w przeciągu Ekstraklasy. Mecz nie był łatwy, mimo że mieliście mnóstwo sytuacji. Mnóstwo. Ten mecz powinien się skończyć do przerwy. Że się nie skończył, to jest nasza wina tylko, bo żeśmy naprawdę dobrze grali, ale nie wykorzystaliśmy sytuacji. Ma pan o to pretensje do zawodników? Nie mam. No jak się mecz kończy wygraną, to nie mam. Teraz czeka was jeszcze mecz ze Śląskiem Wrocław. Będziemy się martwić od jutra.
zdobywca 20 bramek dla GKS-u Katowice miał w meczu z Górnikiem Łęczna kilka wybornych sytuacji, a jednak gola nie zdobyłeś. No tak, jak pan redaktor mówi, nie zdobyłem gola, no jak to się mówi po piłkarskiemu, nie zawsze jest niedziela. No chciałem bardzo dzisiaj strzelić tą bramkę, może zbyt bardzo i dlatego w kilku tak dogodnych sytuacjach no zawiodłem, ale na szczęście zmiennicy nasi, tak jak Grzegorz Oberaj, pokazali, że też potrafią strzelać bramki, no i mamy te 3 punkty dzisiaj. Bardzo dobrze bronił bramkarz Łęcznej Mańka. No tak, jest to dobry bramkarz i popisał się dzisiaj kilkoma dobrymi interwencjami. Tak.